Panu Jezusa Chrystusa. Chcę podzielić się z wami dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus, On zmartwychwstał, On żyje i tak jak czynił cuda 2000 lat temu, tak teraz ma moc ciebie uzdrowić, ma moc ciebie uwolnić. Tutaj wszyscy, co tutaj jesteśmy, wszyscy spotkali w życiu tego samego Jezusa Chrystusa. Tylko w Nim jest zbawienie. Jezus Chrystus jest jedynym ratunkiem tutaj dla nas. On jest jedynym ratunkiem. On sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I tylko w Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie. Nie uzyskamy zbawienia poprzez uczynki, tylko poprzez za darmo i z łaski, poprzez przyjęcie z wiarą Go do swojego serca, poprzez uczynienie Go Panem swojego życia. Mamy zbawienie i już dzisiaj, kiedy Go przyjmiesz do swojego serca, jesteś zbawiony i możesz iść do nieba. Nie musisz sobie zapracowywać na niebo. Nie musisz sobie zapracowywać na to, żeby dostać się do Ojca. Bo Ojciec dał ratunek temu światu. Posłał swojego Syna umiłowanego. On tak umiłował świat, aby świat został uratowany i posłał swojego Syna, aby umarł za ciebie, aby umarł za mnie. I ja przyjęłam to. Przyjęłam Jego ofiarę na krzyżu. Przyjęłam to, że On umarł za moje grzechy. Ja nie muszę już odpokutowywać, dlatego że Jezus karę, która mi się należała za moje grzechy, wziął na krzyż i został przybity tymi moimi grzechami. On wziął na krzyż również choroby. Nie musisz dzisiaj chorować. My dzisiaj możemy się o ciebie pomodlić. Moc Boża działa, dlatego że Jezus Chrystus w nas zamieszkał. On nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Tak powiedział, jeśli sięgacie do Bożego Słowa, a ono jest prawdą, bo Słowo ciałem się stało, bo Jezus Chrystus jest tą prawdą, to tam jest napisane, że zburzy wszystko, co jest rękami ludzkimi zbudowane. On chce zamieszkać w tobie. On chce uczynić ciebie świątynią Ducha Świętego. I On mnie uczynił świątynią Ducha Świętego. On mieszka we mnie. I kiedy położę na ciebie twoje ręce, to moc Boża się przeze mnie przepłynie i dotknie twojego życia. Tak działa żywy Bóg, bo On używa swoich ludzi. On używa swoich naczyń. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli przyznamy się do Niego przed ludźmi, to On się przyzna do nas przed Ojcem, który jest w niebie. To jest nasza jedyna droga. To jest nasz pośrednik. Nie żadne figurki, nie żadne obrazy, nie żadne długie modlitwy, nie chodzenie do kościoła, bo Jezus z siebie chce uczynić kościół. Jeśli będziesz Jego dzieckiem, jeśli przyjmiesz Go do swojego serca, jeśli się staniesz świątynią Ducha Świętego, to masz już relację z Ojcem. Inaczej jesteś umarły. Musisz się na nowo narodzić. Jesteśmy tutaj po to, żeby mówić wam o tej miłości teraz, bo ta miłość zmieniła nasze życie. Ona zmieniła moje życie. Ja zupełnie byłam innym człowiekiem, zanim Go poznałam. Byłam zupełnie innym człowiekiem. W ogóle nie miałam sensu życia. W ogóle byłam niepewna. W ogóle miałam różne myśli samobójcze. W ogóle nie wiedziałam, po co ja tu żyję, po co ja w ogóle wszystko robię. Aż przyszedł Jezus i nadał sens mojemu życiu. Moim szczęściem jest teraz być blisko Boga. Ja nie potrzebuję szukać szczęścia w czymkolwiek, dlatego że mój Bóg, On jest we mnie, On jest przy mnie, On mnie prowadzi, On mnie szczerze. Tylko On może rozwiązać każdy twój problem. Jeśli masz teraz jakiś problem i szukasz tego rozwiązania u lekarzy, jeśli szukasz u psychologów, jeśli szukasz w różnych innych miejscach, może szukasz to w przyjaźni z drugim człowiekiem, to tylko Bóg może ci dać właściwego człowieka. Ja tobie to teraz mówię, że On zmieni każdego. On przychodził do tych, którzy się źle mieli. On przychodził do tych, którzy Go potrzebowali. I On przychodzi z pomocą. On nikogo nie odrzuci. Taki jest nasz kochany Tato. Ale dał nam wolną wolę i powiedział, ty masz wybór. Ja ci kładę teraz. Ja ci mówię, że jedyną drogą jest Chrystus. I ty masz wybór, czy ty tego Chrystusa wybierzesz. Czy ty wybierzesz sobie jednak życie zupełnie poza Bogiem, we własnych siłach. Ja wam mówię, że własną siłą daleko nie zajdziecie. Ja wam mówię, że dobrzy ludzie idą do piekła, bo tak mówi Boże Słowo. Dobrzy ludzie! Nie myśl sobie, że jeżeli jesteś dobry, to zapracowałeś sobie na niebo. Nie! Bo tak Bóg powiedział i On swojego
Jego słowa nie cofnie. Jego słowo jest niezmienne. Jego słowo z pokolenia w pokolenie. Ludzie, my jesteśmy tutaj, żeby wam o tym mówić. Wy będziecie oglądać tutaj różne cuda. Będziecie oglądać tutaj, bo Bóg powiedział, że On swoje słowo będzie potwierdzał znakami i cudami. To jest żywy Bóg. To nie jest żadna martwa figurka. To nie jest obraz, który ci nie odpowie. To nie jest żadna figurka. Ja wam to tutaj poświadczam swoim życiem, że przyszedł do mnie, uratował mnie i codziennie mam od Niego pomoc. Hallelujah!